Bardzo fajnie, miła atmosfera, wszystko gra. Bardzo mi się podoba tutaj, słońce pięknie świeci, jedziemy samochodem prosto do Wilna. Dróżka jak? Ścieżka jak na Kostrzyń. Motocykliści, jak się podobają? Wszyscy są bardzo przystojni. Tutaj chodzą bez koszulek. Chodzą bez koszulek, mają piękne torsy. Naprawdę ciężko oderwać oczy, ale staram się, po prostu te ciemne okulary mi w tym pomagają. Z czym pan kanapę je? Jak? Szynka, serek. Smakuje? Bardzo dobrze. I jak się jedzie? Bardzo dobrze. Dobry kierowca. Dobry motocykl. Wyjazdy są naprawdę fajne, jesteśmy już trzeci raz i myślę, że nie ostatni. A jak wam się podoba osobowość księdza Janusza? Księdza jest z wielką charyzmą. Z wielką charyzmą i ksiądz, który do siebie przyciąga. Przyciąga Aha. ludzi, czyli ma światło Ducha Świętego. I don't
pig while we all sing. Cause we get around. Things ain't too awful. Talking about my generation. I hope I die before it get old. Talking about my generation. Co to za pies jest? Tutaj. To jestem ja. To nie jest pies, tylko to jest misio, wielki misio. Tak? Palący cygarko, tak? On też pali cygarko. Ja też palę cygarka, więc to jestem ja. Nie no, ogólnie atmosfera jest fajna. To jest jedna rzecz. Ksiądz fajnie to prowadzi, konkretnie rozmawia i tak dalej. Tylko trochę komary latają, że trzeba uważać. Jutro rano jak przyjdziecie, wezmę 2 złote, postawię 2 złote na sztorc, to ja to robię. Myślę, że w następnym roku będzie coraz lepiej. Pewnie też przyjadę, no, z plecakiem, jak się uda. Ja tym no z żoną. Na pewno pielgrzymka była wyjątkowa, bo każda pielgrzymka ostrobramska motocyklowa jest wyjątkowa. I chociaż zajeżdżamy do tego samego Wilna, do tej samej Ostrej Bramy,
do tych samych trog i wielu, wielu innych miejsc, na ten sam cmentarz na Rossie, do serca marszałka, ale zawsze jest inaczej, zawsze jest niepowtarzalnie, zawsze jest wyjątkowo i zawsze jest jakoś cudownie. Przede wszystkim dziękujemy tej, do której pielgrzymowaliśmy, za jej opiekę, za szczęśliwą podróż i powrót, za szczęśliwą pielgrzymkę. Ta pielgrzymka miała hasło: Matko, przymnóż nam wiary. Takie było hasło. Na pewno Maryja to zrobiła, na pewno umocniła nas w wierze. Na pewno dokonało się wiele cudów. Te cuda zapisane są w sercach tych, którzy w tej pielgrzymce uczestniczyli. Ale zrodził się też tak na świeżo dzisiaj taki pomysł, aby może właśnie stworzyć taką księgę i zapisywać te wszystkie rzeczy, których dokonuje Maryja właśnie w ludzkich sercach, w ludzkim życiu, w życiu nas, pielgrzymów, polskich motocyklistów. Naprawdę chciałem podziękować wszystkim bardzo serdecznie za obecność, za modlitwę, za wysiłek, za pielgrzymowanie i za to, że byliście razem w tych czerwcowych, trochę słonecznych, nawet mocno słonecznych, ale także i trochę deszczowych dniach naszej drogi ku Matce Bożej Ostrobramskiej. Dziękuję i zapraszam na następne pielgrzymki. Szczęść Boże.